Cześć. Przed Wami trzy najlepsze ćwiczenia nóg do kraula. Pamiętajcie o komentarzach i piszcie, jakie elementy mamy omówić w kolejnym odcinku. Zaczynamy! Pozycja wyjściowa to leżenie na boku z ręką dolną wyprostowaną przed nami z delikatnym wysokim łokciem. Ręka górna wzdłuż tułowia. Wzrok skierowany w dół, mocno pracujemy nogami do kraula. Staramy się opierać na ręce wyprostowanej z przodu, mocno napinając brzuch. Oddech wykonujemy poprzez rotację głowy do boku. Do tego ćwiczenia przyda się fajka, ale nie jest ona niezbędna. Płyniemy nogami do kraula z rękami wzdłuż tułowia. Skupiamy się na mocno napiętym brzuchu, oparciu się na klatce piersiowej, wysokiej pozycji bioder i silnej pracy nóg. Proste, ale skuteczne ćwiczenie, czyli sprint nogami do kraula. Możemy popłynąć z deską lub z rękami wzdłuż tułowia i fajką. Proponujemy popłynąć 12,5 metra mocno i 12,5 metra spokojnie. Powtórzyć od 4 do 8 razy z przerwą 45-sekundową. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.